Witam wszystkich w kolejnym Aceranku. Dzisiaj, jeśli Bóg pozwoli, skupimy się na pewnym problemie, bo to można i tak nazwać, który dotyczy całego Kościoła, a mianowicie czym jest to, co jedni nazywają Wieczerzą Pańską, inni Komunią, jeszcze inni Eucharystią. Co to właściwie jest i czemu ma służyć to, co Chrystus przecież nakazał nam czynić? Pierwsza, najważniejsza informacja, jaka powinna do nas dotrzeć, jest taka. Co Chrystus nakazał nam czynić? I ja to przeczytam z pierwszego listu Pawła do Koryntian, z rozdziału 11. Paweł, niejako cytując Jezusa, mówi tak, że Chrystus podziękował, złamał chleb i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Wyraźnie widzimy, to nie podlega żadnej dyskusji, czemu ma służyć Wieczerza Pańska. 25 werset, jego końcówka mówi, że mamy to wszystko czynić na pamiątkę. Na pamiątkę tego wydarzenia. Więc po pierwsze, jeżeli mówimy o Wieczerzy Pańskiej czy Komunii, nie będę się upierał przy jakimkolwiek nazewnictwie, nie chcę, żeby ktokolwiek poczuł się tutaj wykluczony z naszych rozważań. A więc czy to jest komunia, czy to jest Wieczerza Pańska, służy dwóm rzeczom. Tylko i wyłącznie. Po pierwsze, służy przypominaniu tego, co wydarzyło się w Wieczerniku, a jednocześnie było zapowiedzią prawdziwych wydarzeń na Golgocie. I druga ważna sprawa, ten chleb i to wino otrzymaliśmy, aby je spożywać. Dwie proste sprawy. Nie będę się odnosił co do substancji, czyli za co uważamy to wino i ten chleb, bo nie ma na to czasu właściwie, żeby w tych 20 minutach o tym powiedzieć wystarczająco dużo, ale myślę, że to nie jest w ogóle istotne. Umówmy się, niech każdy z nas uznaje chleb i wino za to, co w jego przekonaniu ono reprezentuje. Czyli jeśli ktoś uważa, że chleb jest tylko symbolem, niech to będzie symbol. Jeśli ktoś uważa, że chleb jest prawdziwym ciałem Jezusa, niech tak uważa. To nie ma właściwie żadnego znaczenia. Podobnie z winem. Jeżeli ktoś uzna, że wino jest tylko i wyłącznie pewnym symbolem, a inny uważa, że to prawdziwa krew, to jeśli uznamy, że Wieczerza Pańska czy Komunia jest do wspominania Chrystusa i Jego dzieła i do spożywania, to nie ma to żadnego znaczenia. Podkreślam, żadnego znaczenia to nie ma. Problem zaczyna się wtedy, kiedy część osób, część środowiska chrześcijańskiego czy para chrześcijańskiego, to już trudno tak do końca określić, zaczyna uznawać chleb, no bo przecież nie wino, bo w Kościele rzymskokatolickim praktycznie wina nikt nie podaje wierzącym, za prawdziwe ciało Chrystusa i w związku z tym idzie krok dalej. Czyli zaczyna temu kawałkowi chleba oddawać cześć. Obojętnie w jaki sposób do tego podchodzimy, mówię tutaj o substancji, czy to jest prawdziwy chleb, czy to jest prawdziwe ciało, nigdzie w Biblii nie znajdziemy jednej wzmianki, czy nawet jakiegoś domysłu, czy jakiejś sugestii, która by kazała nam oddawać temu kawałkowi chleba jakąkolwiek cześć.
To jest tak okropne i tak podłe nadużycie, że ludzie, którzy to czynią i którzy tego nauczają, no można uznać, że są wysłannikami piekła. Dlatego, że to tak naprawdę prowadzi ludzi do bałwochwalstwa. Do prawdziwego bałwochwalstwa. Biblia mówi, że Bóg jest duchem, a więc nie ma żadnego widzialnego ciała i nie ma żadnego widzialnego wyobrażenia. Jezus Chrystus jest u boku swojego Ojca dzisiaj, wzięty do nieba. A więc nie ma ani jednego widzialnego fragmentu Chrystusa, któremu należałoby oddawać cześć. Więc ludzie, którzy to czynią, w bezczelny sposób okłamują swoich współwierzących i w ten sposób, o to trzeba jasno powiedzieć, sobie nadając jedyne prawo do tego, aby chleb przemieniać ciało, sprawiają sobie pewien prezent. A mianowicie uzurpują sobie prawo do tego, żeby rządzić ludzkimi duszami, związywać je i uzależniać te dusze od siebie. To jest po prostu skandal. Zwyczajny skandal. Nie mam zamiaru z kimkolwiek polemizować na ten temat i proszę nie pisać na moim profilu jakichkolwiek uwag, które miałyby udowodnić, że chleb jest prawdziwym ciałem, a wino prawdziwą krwią. To jest ewidentna bzdura wyssana z palca i nie można w żaden sposób tego biblijnie uzasadnić. Oczywiście w takim kontekście, że później oddajemy temu cześć. Bo jeśli ktoś ma takie przekonanie, że to jest prawdziwe ciało i prawdziwa krew, ale zgodnie ze Słowem Bożym spożywa to ciało i tę krew, wspominając Jezusa Chrystusa i Jego dzieło zbawcze i spożywa to po prostu, no to nic się nie dzieje. A cóż się ma dziać w tym momencie? Nic. Każdy w swoim sercu sam to rozstrzyga przed Bogiem i ja wierzę, że to nie ma żadnego znaczenia, w jaki sposób my wtedy traktujemy tę substancję. Natomiast jest niezgodne ze Słowem Bożym oddawanie tym substancjom jakiejkolwiek czci. Jest to skandal i straszliwe bałwochwalstwo i obraza żywego Boga. Bóg jest duchem i Bóg nie potrzebuje, aby ktokolwiek wyobrażał sobie, czy to jego wizerunek, czy kawałek jego wizerunku i później oddawał mu cześć. Historia Kościoła ewidentnie pokazuje, że przez pierwsze kilkaset lat nikomu w Kościele nie przychodziło do głowy, aby oddawać chleb temu kawałkowi chleba i winu jakąkolwiek cześć. Nikt tego nie robił, bo nikomu taka głupota do głowy nie przyszła. Każdy uczciwy historyk Kościoła powie to wprost i bez żadnych zahamowań. Oczywiście oszuści i kłamcy będą tam próbowali swoje dopisać czy dopowiedzieć, ale nie ma źródeł historycznych, które by potwierdzały to oszustwo. Druga bardzo ważna rzecz związana z Wieczerzą Pańską to jest traktowanie Wieczerzy Pańskiej jako sakramentu. Ja wiem, że wielu protestantów w ogóle nie ma pojęcia, czym jest sakrament, ale luteranie już owszem wiedzą. Najprościej rzecz ujmując, sakrament jest taką rzeczywistością, której Kościół udziela wierzącym bez względu na to, czy po pierwsze udzielający tego sakramentu jest wierzący, czy nie, i po drugie, czy odbierający ten sakrament jest wierzący, czy nie. A więc mówiąc inaczej, to jest swego rodzaju zaklęcie. To jest swego rodzaju czar, który działa niezależnie od tego, czy ludzie w jego działanie wierzą, czy nie. No jeżeli ktoś tak podchodzi do Słowa Bożego, no bo gdzieś tam w tyle jest Słowo Boże, no to przepraszam bardzo, ale ktoś tutaj oszalał i komuś coś się w głowie poprzewracało. Pan Jezus Chrystus
wyraźnie powiedział, to jest na moją pamiątkę. A więc za każdym razem, kiedy zgromadzenie świętych łamie chleb, nieważne jak to w praktyce wygląda, i tutaj są też różni specjaliści od tego, że kawałek chleba musi być jeden, że każdy łamie, odłamuje sobie i kłócą się, i wojny toczą o to, a niech się kłócą i niech się sprzeczają. Szkoda czasu na to. Każdy, kto w zgromadzeniu świętych bierze do ręki chleb i bierze do ręki wino, to w ten sposób publicznie wyznaje, że należy do Jezusa Chrystusa. W ten sposób publicznie wyznaje, że krew Jezusa Chrystusa oczyszcza go z każdego jego grzechu. W ten sposób publicznie wyznaje, że jest uczniem Jezusa Chrystusa. W ten sposób publicznie przyznaje się do tego, że był przeklętym grzesznikiem, którego Jezus wykupił własną krwią z przekleństwa śmierci. W ten sposób wyznaje, że jest częścią zgromadzonego świętego ciała Jezusa Chrystusa, czyli Kościoła. W ten sposób również wszystkim oznajmia, że chce żyć i żyje zgodnie z tym, czego naucza Chrystus. To dlatego w Biblii, no, fragmencik dalej, zapisano, że ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, ten będzie winny ciała i krwi pańskiej. A więc jeśli ktoś to czyni niegodnie, co zaprzecza pojęciu sakramentu, no to jest winien ciała i krwi, czyli czego? Jest winien śmierci Jezusa. Jest tym, który zabił Chrystusa własnymi rękoma i nie skorzystał z jego oferty przebaczenia i oczyszczenia. Każdy z nas musi mieć świadomość, że udział w Wieczerzy Pańskiej jest świętem Kościoła, świętem, w którym Kościół przyznaje się do Chrystusa i wyznaje, że kiedyś stanowił niestety zgromadzenie przeklętych grzeszników. I tylko w Chrystusie ma wolność, zwycięstwo i chwałę. Dalej w tych ostrzeżeniach zapisano, że ci, którzy jednak mimo wszystko próbują spożywać to, ten chleb i to wino, tak jak sobie tam niegodnie to Paweł nazwał, to jedzą własny sąd i piją własny sąd. I wtedy Kościół choruje i jest słaby. A nie mało jest użyte słowo zasnęło, które może oznaczać dwie rzeczy. Mianowicie, no Greka tego nie rozstrzyga, kontekst rozstrzyga to. Tak jest w Grece. A mianowicie ci ludzie mogli duchowo zasnąć, czyli jest to duchowa śmierć, ale mogli też naprawdę umrzeć, fizycznie umrzeć. A więc niegodne spożywanie Wieczerzy Pańskiej nie jest karą, żebyśmy się dobrze rozumieli, za to, że ktoś niegodnie sięga po wieczerze. Ale niegodne spożywanie Wieczerzy Pańskiej jest obrazą dla Boga i Bóg w tym chorym Kościele, w tych słabościach i upadku tego Kościoła pokazuje, że ten Kościół jest Kościołem kłamców, że co innego mówi, a czym innym żyje, że do czego innego się publicznie przyznaje, a co innego nosi w swoim sercu. Dlatego Paweł ostrzega, nie róbcie takich rzeczy, jeżeli nie żyjecie z Bogiem naprawdę, bo to się dla was źle skończy, wcześniej czy później. Mówiąc dzisiejszym językiem, Duch Święty powie, sprawdzam. Oczywiście on wie, jaki jest stan Kościoła, więc proszę się mnie nie czepać. To taki kolokwializm. I wtedy, kiedy nastąpi to sprawdzam, to wielu duchowo musi umrzeć, a niektórzy fizycznie muszą umrzeć. Dlatego, że w ich życiu
w ich codziennym życiu nie ma obecności Chrystusa. Jest absolutna niewiara w dzieło Chrystusa, jest absolutna niewiara w wielkość i chwalebność Boga, a jednocześnie ci ludzie publicznie mówią, że jest inaczej. Bóg wie, czy kłamiesz. Ludzie mogą dać się oszukać i nabrać, ale Bóg wie, że kłamiesz. I niech naprawdę cię ręka boska broni przed kłamstwem, przed oszustwem, bo to źle się dla ciebie, przyjacielu, skończy. Drodzy bracia i siostry, to dla nas przywilej spożywać wieczerzę pańską. Ale z drugiej strony, zobaczcie na kościoły, które chorują. Zobaczcie na Kościół rzymskokatolicki. Zobaczcie, nie chcę tutaj obrazić kogokolwiek. Część katolików naprawdę żyje bogobojnym życiem i chwała Bogu za to. Ale większość tego kościoła żyje życiem przeklętym. Ludzie przychodzą do kościoła, bo albo muszą, albo są przyzwyczajeni. I do komunii też idą, bo muszą, bo są przyzwyczajeni, bo akurat są po spowiedzi i jeszcze w ich przekonaniu nie zdążyli nagrzeszyć, więc można pójść. Ale jaka jest kondycja tego kościoła? No wszyscy widzą. Nie chcę tego w ogóle rozwijać, bo szkoda na to czasu. Ale podobnie jest w kościołach protestanckich. Zobaczcie na kościoły, które kuleją, które ledwo żyją. Zobaczcie na kościoły, które w strachu się pozamykały przed niejakimś wirusem. Wieczerza Pańska ma być dowodem na to, że Kościół żyje, że jest zwycięzcą, że triumfuje. Bo Wieczerza Pańska mówi o triumfie Chrystusa na krzyżu, o zwycięstwie nad grzechem, nad śmiercią, nad szatanem. Przecież kiedy używamy w Wieczerze Pańskiej tych symboli chleba i wina, a niech tam ktoś uważa, że to prawdziwe ciało, prawdziwa krew, to się odwołujemy do tego, co się wydarzyło na Golgocie. Ludzie, zacznijcie myśleć. Zacznijcie się cieszyć Wieczerzą Pańską. Zacznijcie radować się wspólnym spożywaniem Wieczerzy Pańskiej. Ale ona nie może być aktem zakłamania. Ona musi być świadectwem żywej wiary, świadectwem miłości do Chrystusa, świadectwem nadziei, zachętą dla wszystkich, którzy na to patrzą, którzy tego słuchają, którzy się nam przyglądają. Tym jest Wieczerza Pańska. Jak powiedziałem wcześniej, nie podejmuje się w tak krótkim momencie, w tak krótkim okresie czasu jakiejkolwiek dyskusję na temat substancji tejże wieczerzy. Bo jeśli, podkreślam, jeśli zgodnie z wolą Słowa Bożego czynimy to na pamiątkę i spożywamy to, to nieważne, za co uważamy chleb i wino. To nie ma żadnego znaczenia. A tak na koniec tych rozważań, dla tych, którzy uważają, że zjadają ciało pańskie, to może być przykre dla was, co powiem. Ale co dzieje się ze wszystkim, co jemy? Zparowuje? Znika? Czy nie jest tak, że wydalamy to na zewnątrz? Więc jak sobie wyobrażacie, moi drodzy, że wydalacie Chrystusa poprzez grube jelito? Potraficie się z tym zmierzyć? Ja nie bardzo. Może ktoś powie, że wtedy już nie jest to ciało pańskie. To w którym momencie jest jeszcze, a w którym już nie jest ciałem pańskim? Jak do żołądka dojdzie, to jeszcze jest ciałem pańskim, a jak już poza żołądek wychodzi, to już przestaje być ciałem pańskim. A kto takie bzdury wymyśla? Gdybyśmy słuchali Słowa Bożego, nie mielibyśmy tak durnych problemów. Gdybyśmy słuchali Słowa Pańskiego, Wieczerza Pańska była dla nas radością i zwycięstwem. A ponieważ nie słuchamy Słowa Pańskiego, to dla wielu z nas jest niestety przyczyną do kłótni i awantur. A nie po to została ustanowiona. Amen.